Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. Przed sądem w Szczecinie rozpoczyna się proces trzech byłych podwładnych Tomasza Grodzkiego, senatora Koalicji Obywatelskiej, byłego marszałka Senatu. Chodzi o wyłudzenia pieniędzy przez fundację, którą założył Grodzki. Pacjenci mieli płacić za przyspieszenie operacji nawet po 10 tysięcy złotych. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu oddziału na terenie szpitala Szczecin-Zdunowo. W tej sprawie prokurator sformułował akt oskarżenia na podstawie zgromadzonych materiałów. Natomiast jeżeli chodzi o same zarzuty, prokurator ocenił, że oczekiwanie od pacjentów wpłat, i to wpłat w określonej wysokości, w wysokości 10 tysięcy złotych od pacjenta, który chciał być zoperowany nowoczesną metodą, nosiło znamiona, można powiedzieć, ukrytej korupcji, bowiem w sytuacji, kiedy dana osoba nie chciała finansować szpitala, nie miała z jakichkolwiek powodów, na przykład nie miała odpowiednich zgromadzonych środków, nie mogła być wtedy operowana nowoczesną metodą, a musiała po pierwsze czekać dosyć długi czas na przeprowadzenie w ogóle operacji, a po drugie operacja ta nie była tak innowacyjna jak operacja, którą zapewniała wpłata kwoty 10 tysięcy na konto fundacji działającej przy szpitalu. W ocenie dziennikarza Gazety Polskiej Tomasza Duklanowskiego głównym bohaterem tego skandalu, który powinien zasiąść na ławie oskarżonych, jest właśnie senator Tomasz Grodzki. Koalicja Obywatelska i koledzy Grodzkiego z Platformy Obywatelskiej bronią go od samego początku. Forsują tą tezę kłamliwą, o której mówi od początku Tomasz Grodzki, że jest to śledztwo polityczne. On oczywiście może taką tezę głosić, może mieć taką linię obrony, bo tutaj będzie występował w charakterze oskarżonego. Natomiast jest to teza nieprawdziwa, bo to jest gigantyczny materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę i z tego materiału wynika, że Tomasz Grodzki, który był dyrektorem szpitala, założył fundację, która tak naprawdę była przykrywką do prowadzenia działalności przestępczej na masową skalę, bo tutaj tych zarzutów, które usłyszeli lekarze, jest dużo. Więc i przyjmowanie łapówek, oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, ale przede wszystkim też działalność zorganizowanej grupy przestępczej, a ta zorganizowana grupa była prowadzona pod pozorem tej Fundacji Pomocy Transplantologii, której fundatorem i założycielem był Tomasz Grodzki, który jest wielkim nieobecnym tego procesu, który w tej chwili się zaczyna, dlatego że on powinien jako główny oskarżony siedzieć na ławie oskarżonych i procesy, które przez lat były prowadzone w jego szpitalu. A teraz przenosimy się na Podlasie. 1 stycznia 2025 roku powstanie oddzielona od Supraśla samodzielna gmina Grabówka. Nastąpi to jednak wbrew opinii mieszkańców. Urzędnicy wojewody podlaskiego zablokowali referendum w tej sprawie, dopatrując się błędów formalnych. Natomiast Rada Miejska w Supraślu odrzuciła konsultacje społeczne w tej sprawie. Sprawę bada nasza dziennikarka Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, która z pewnością wie więcej na ten temat. Tak, dzień dobry, jestem dzisiaj w Supraślu. Odbyła się tutaj konferencja prasowa, na której burmistrz wraz z inicjatorem do spraw referendum, a także radnymi i mieszkańcami zachęcali wszystkich mieszkańców gminy Supraśl do tego, aby podpisywali petycję przeciwko podziałowi gminy. Powiem, że tak w skrócie, historia podziału tej gminy ma już około 10 lat. Odbyło się już jedno referendum, w wyniku którego mieszkańcy opowiedzieli się, i to było ważne referendum, to należy podkreślić, że tutaj wzięła udział ta właściwa liczba mieszkańców, czyli no, do tego, żeby referendum było ważne. I w tym ważnym referendum mieszkańcy opowiedzieli się za tym, żeby nie dzielić tej gminy. Natomiast poprzedni rząd, kierowany jeszcze przez Ewę Kopacz, zdecydował, że
Jednak trzeba tę gminę podzielić i wydzielić gminę Grabówka z gminy Supraśl wbrew temu, co sądzili mieszkańcy, jak się wypowiedzieli, bo uznali, że ci, którzy chcieli tego wydzielenia, no to tam na tym terenie jest ich więcej i znaczy, że tak będzie dobrze. No ale nie jest dobrze, dlatego że część tych osób w tej chwili, która te prawie 10 lat temu była przeciwko podziałowi, przepraszam, za podziałem, to w tej chwili jest przeciwko podziałowi i chce jedności gminy Supraśl. Sprawa jest poważna, bo tutaj chodzi o i podatki, ale też jakby no, nowy podział administracyjny i w tej chwili mieszkańcy znów dopominali się, no mówią 10 lat minęło od ostatniego rozstrzygnięcia, to zróbmy jeszcze raz referendum, no ale na drodze stanął wojewoda podlaski, który stwierdził błędy formalne. W zasadzie no, można powiedzieć, no, nie wskazał ich dokładnie, o co tutaj chodziło i sprawa wisi na włosku. Dzisiaj, od dzisiaj w zasadzie można podpisywać petycję, ja ją mam tutaj w wersji papierowej, ale ona jest dostępna w internecie i każdy mieszkaniec gminy Supraśl nawet nie tylko może taką petycję w internecie podpisać, ja tylko powiem, że są tutaj wykazane, aż 10 punktów jest napisanych, dlaczego właśnie ta gmina Supraśl nie powinna być podzielona. Chociażby dlatego, i to jest pierwszy z punktów, że nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego, a w szczególności analiz finansowych, społecznych i gospodarczych, bo w tej chwili rząd już Donalda Tuska i MSWiA upiera się, żeby nie pytać mieszkańców o zgodę co do podziału Supraśla, nie przeprowadzać żadnych konsultacji, po prostu podzielić, a ludzie nie chcą tego podziału. Jest jedna niewielka grupka, która za tym chodzi. Są to ludzie związani po prostu z politykami Platformy Obywatelskiej i Polski 2050, którzy chcą się wydzielić, bo już tam mają poustalane kto gdzie będzie, jakie stanowiska będzie pełnił. No tak to w tej chwili wygląda. I ta wydzielona gmina Grabówka docelowo ma trafić jako dzielnica Białegostoku. Za jakiś czas był tutaj z mieszkańcami, spotykał się prezydent Białegostoku, który to na spotkaniu z mieszkańcami tej nowej potencjalnej gminy Grabówka po prostu obiecywał to ludziom, czy też mówił, że tak docelowo się stanie. Tutaj ludzie nie chcą tego podziału, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Większość mieszkańców nie chce, ale nawet nie mogą wypowiedzieć się w referendum. Ludzie tutaj, władze Supraśla, radni, także burmistrz uważają, że to jest pogwałcenie zasad demokracji, no bo kto jak nie mieszkańcy mają decydować o tym, w jakiej gminie będą mieszkać i jak ta gmina ma wyglądać. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska w Supraślu relacjonuje dla Państwa spór wokół podziału gminy. A teraz zmieniamy temat. Na biurko marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wpłynął wniosek o wygaszenie mandatu senatorskiego Adamowi Bodnarowi, ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu. Zdaniem pełnomocnika posła Marcina Romanowskiego, Bodnar wystąpił w roli czynnego prokuratora i osobiście wydał decyzję procesową w sprawie polityka suwerennej Polski, czym wprost naruszył konstytucję. Adamowi Bodnarowi, ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu tak bardzo leży na sercu sprawa udowodnienia rzekomego popełniania przestępstw z wykorzystaniem Funduszu Sprawiedliwości przez Marcina Romanowskiego, że zapomina o ustawach, konstytucji i związanymi z zajmowanym stanowiskiem uprawnieniami. Po spektakularnej porażce z próbą aresztowania i szybkiego odebrania posłowi Romanowskiemu immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, minister Bodnar wydał osobiście decyzję procesową. Prokurator generalny ingeruje w konkretną sprawę, w tym wypadku sprawę karną i dokonuje czynności procesowej, czyli stawia się na równi z prokuratorem. Pozostawił bez rozpoznania wniosek mojego pełnomocnika, właśnie pana mecenasa Lewandowskiego, o wyłączenie prokuratora Korneluka, Bilewicza oraz prokuratorów zespołu numer 2 od prowadzenia sprawy, w której usiłuje postawić mi się zarzuty. A tym samym, jak wskazuje pełnomocnik Marcina Romanowskiego, wprost złamał zapisy artykułu 103 w związku z artykułem 108 Konstytucji o zakazie łączenia funkcji prokuratora z mandatem senatorskim. Wszystko w imię udowodnienia nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po kompromitacji prokuratury Bodnara w sprawie odebrania immunitetu posłowi Romanowskiemu, u bodnarowców zrobiło się nerwowo. Ewidentnie ta machina się zatrzymała, zaczęła trzeszczeć i pokazywać, że no nie do końca to wszystko wygląda tak, jak obecnie rządzący chcieliby widzieć prawo i stosowanie tego prawa. Prowadzi się tutaj pewną politykę
faktów dokonanych, czy po prostu działań z lekceważeniem procedur prawnych i z lekceważeniem prawa obowiązującego. Pełnomocnik Romanowskiego domaga się w jego imieniu zdecydowanej reakcji ze strony marszałek Senatu. Działając w imieniu pana posła Marcina Romanowskiego, załączając stosowne pełnomocnictwo, wnoszę o wydanie postanowienia na podstawie artykułu 279, paragraf 1, punkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o wygaszeniu mandatu senatora objętego przez pana Adama Bodnara. Zdecydowanej reakcji domagają się również parlamentarzyści opozycji. Oczekujemy, że pani marszałek Kidawa-Błońska wygasi ten mandat, a ma na to kilka tygodni, bo wtedy będzie nowe posiedzenie Senatu. Oczywiście, jeżeli tego nie zrobi, narazi się na odpowiedzialność prawną. Publicyści komentujący sprawę wskazują na zagrożenia związane z praktykami ministra Bodnara w myśl prawa takiego, jak rozumie je koalicja 13 grudnia. To oczywiście jest sytuacja niedopuszczalna, bo ona groziłaby takimi rzeczami jak sędzia na telefon, jak prokurator na telefon. Mówiąc krótko, polityk nie może wydawać poleceń, a minister Bodnar dokonał czegoś takiego, wydając decyzję typowo prokuratorską. Pełnomocnik posła Marcina Romanowskiego wskazuje również, że w toku śledztwa minister Bodnar reprezentuje stronę postępowania, czyli rzekomo pokrzywdzony Skarb Państwa, co dodatkowo wyłącza jego aktywny udział w postępowaniu. To kłóci się z zapowiedziami ministra Bodnara sprzed kilku miesięcy. W całej mojej służbie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby powodować, że instytucje służą obywatelom, a nie temu czy innemu politykowi. Michał Solarz, Republika. Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś żołnierzy ćwiczących przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Przygotowanie pododdziałów pieszych biorących udział w defiladzie odbywa się na lotnisku Warszawa-Babice. W zgrupowaniu szkoleniowym bierze udział 1200 żołnierzy. Defilada odbędzie się już 15 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie. Zebraliście się wszyscy tutaj w Warszawie po to, żeby się przygotować. Tak jak wspomniałem, to także wielka logistyka. W Wesołej ćwiczą siły mechaniczne, zmechanizowane, czyli czołgi, pojazdy opancerzone, wszystko to, co wszyscy nasi rodacy będą mogli zobaczyć za kilka dni na tym wielkim wydarzeniu, jakim będzie defilada. To także demonstracja nowego wyposażenia, które jest od kilku lat co roku w wielkich ilościach kupowane na wyposażenie naszych sił zbrojnych, na państwa wyposażenie, jako żołnierzy Rzeczypospolitej, żebyście mogli służyć w lepszych warunkach, żebyście mogli służyć wydajniej, żebyście mogli służyć lepiej i żebyście mogli służyć bezpieczniej. To są właśnie te nowe czołgi, to są właśnie nowe pojazdy opancerzone, to jest właśnie całe to nowe wyposażenie, które w ostatnim czasie jest kupowane. Nowa broń. Wydajemy na to ogromne pieniądze. W tym roku ponad 4% naszego PKB. Te wydatki w ostatnich latach wzrosły wielokrotnie. Od ponad tygodnia na Wyspach Brytyjskich odbywają się antyimigracyjne i antyislamskie protesty, które wybuchły po brutalnym morderstwie trzech dziewczynek dokonanym przez syna imigrantów z Rwandy. Na ulice angielskich miast wychodzą także kontrmanifestacje. Imigranci z państw islamskich atakują przechodniów i puby. Urządzają polowanie na uczestników antyimigranckich manifestacji. Protesty przeciwko migracji zaplanowano ponownie na jutro. W Liverpoolu jest nasz wysłannik Michał Gwardyński. Powiedz, Michale, jak wygląda obecnie sytuacja na wyspach? Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Liverpoolu spokojnie, aczkolwiek wyjątkowo słonecznie, co nie jest codziennym widokiem na Wyspach Brytyjskich. Na jutro zaplanowano szereg manifestacji. Zawsze ta kulminacja tych nastrojów społecznych, ona ma miejsce na przestrzeni weekendu. Tak było zresztą nawet w zeszłym tygodniu, kiedy to takie największe manifestacje miały miejsce w sobotę i niedzielę. Również na jutro jest zaplanowany szereg manifestacji i
tych kontrmanifestacji do manifestacji, o czym warto wspomnieć, w trakcie których środowiska muzułmańskie wspomagane przez różnego rodzaju lewicowe bojówki wychodzą na miasto, terroryzując mieszkańców wielu miast. Jutro będziemy między innymi w Manchesterze, będziemy na żywo dla Państwa relacjonować ten rozwój tej sytuacji, jaki będzie miał miejsce, ale to, o czym warto podkreślić, to bardzo efektywna skuteczność aparatu państwa, także policji w realizowaniu założeń, o których mówił premier Wielkiej Brytanii, czyli wysokie wyroki pozbawienia wolności dla osób, które brały udział w antyimigranckich protestach. Sąd Królewski w Liverpoolu, który znajduje się tak naprawdę kilkaset metrów od nas, wydał już kilkadziesiąt wyroków w bardzo pilnym, w bardzo szybkim trybie. Na przestrzeni tygodnia zapadają te wyroki, co też świadczy o dużej determinacji rządu, aby sprawę protestów jak najszybciej zamknąć, aby zdławić możliwość do gromadzenia się, aby ten aparat cenzury domknął wszelkiego rodzaju aspekty związane z wolnością słowa. I tak osoby, które biorą udział w zamieszkach, mogą liczyć się z konsekwencjami, które wynoszą między innymi kary 3 lat pozbawienia wolności. I ten sąd w Liverpoolu, on wydaje wiele takich wyroków. Mają miejsce procesy pokazowe, dziennikarze Sky News, BBC ochoczo relacjonują tą całą medialną szopkę, która ma miejsce w Sądzie Królewskim w Liverpoolu, też dając sygnał widzom, dając sygnał społeczeństwu, że każdy, kto wyjdzie na ulicę przeciwko nielegalnej imigracji, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami karnymi. Jak Państwo widzą, w Liverpoolu bardzo wiecznie dziś, ale Telewizja Republika pozostaje na miejscu. Będziemy dla Państwa na żywo relacjonować przebieg całej tej sytuacji. I tak jak Piotrze wspomniałeś, weekend zapowiada się na Wyspach bardzo gorąco. Bardzo dziękuję. Michał Gwardyński jest w Liverpoolu i trzyma rękę na pulsie. Od 4 dni trwa też ukraińskie natarcie na obwód Kurski. Władze federalne Rosji w związku z sytuacją ogłosiły stan wyjątkowy. Dziś w nocy zaatakowany został także obwód Lipiecki, gdzie doszło do eksplozji na lotnisku wojskowym, a Rosjanie musieli uciekać z domów. Na zdjęciach z dronów i zdjęciach satelitarnych widać wyraźnie zniszczenia, ślady walki na przejściu granicznym Słudża między Ukrainą a Rosją. Stacje przesyłowe i pomiarowe gazu w obwodzie kurskim w Rosji są jedynym punktem wejścia rosyjskiego gazu ziemnego do ukraińskiego systemu przesyłu w celu dalszego transportu do Europy. Trasa tranzytowa rosyjskich dostaw gazu do Europy przez Ukrainę nadal funkcjonuje, powiedział ukraiński minister energetyki German Galuszenko. Rosja nie zwróciła się jeszcze do władz ukraińskich w tej sprawie. Kreml poinformował, że wojska rosyjskie toczą zacięte walki z siłami ukraińskimi, które wkroczyły na jej granice w pobliżu głównego węzła przesyłu gazu w Słudży w ramach jednej z największych inwazji na terytorium Rosji od początku wojny. I to wszystko w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę wróci do Państwa Monika Borkowska.